czyli tam kolejny dzień pracy z układami dolotowymi. Mamy dzisiaj BMW serii 5 G31, 2018 rok produkcji, B47 silnik. Auczko ma 63 tysiące przebiegu, pełna książka serwisowa ASO. Zdemontowaliśmy układ kolektor sansy. No i jest to odpowiedni moment, żeby dokonać tutaj czyszczenia układu dolotowego i z czasem zapobiec większym usterkom. Tak wygląda kolektor sansy. Przyjeżdżały do nas już dużo bardziej zabite, ale miały znacznie większy przebieg. Jak na 63 tysiące, to w sumie na garu jest sporo. Także co 68 na przepustnicy jest bardzo dużo. Tutaj już jest naprawdę sporo. Dostajemy sporo zapytań, także nagrywamy takie przypadki, że można było sobie porównać, jak to wygląda przy 200 tysiącach, jak przy... Tutaj akurat autko ma równe 63 tysiące przebiegu. Mówię, pełna historia serwisowa, serwisowana. Autko było w ASO. Także wyczyścimy kolektor, wyczyścimy kanały. Tak jak zawsze to robimy. Autko będzie miało czym oddychać. A pan zaoszczędzi na pewno w przyszłości, ponieważ ten kolektor nie ma, ma minimalne zużycie. W ogóle nie wpływa. Ostatnio mieliśmy przy 200 tysiącach, no to już kolektor trzeba było zamontować nowy. A tak to na pewno wydłuży to jego żywotność. Także zalecamy sprawdzanie układów dolotowych w nowoczesnych silnikach. Przez tutaj demontując, nawet sami możecie to zrobić, demontując tutaj czujnik ciśnienia do ładowania. I tutaj można zaglądnąć sobie otwór od czujnika i już widać, nawet czasami bez kamery, że tego nagaru jest po prostu bardzo dużo. I no, trzeba to czyścić, żeby zaoszczędzić później dalszych kosztów. Także bierzemy się do pracy. Pokażemy efekt finalny. Po kilku godzinach walki z kanałami dolotowymi zakończamy tutaj już pracę. Jest gotowa powierzchnia do montażu kolektora. Jeszcze troszeczkę nam zostało przy kolektorze, żeby efekt był zadowalający. Tak to powinno wyglądać. Jeszcze troszkę pracy przy kolektorze i jesteśmy gotowi do złożenia układu dolotowego. I właściciel będzie tutaj miał spokój na kolejne, no myślę, że jak będzie serwisował odpowiednio zgodnie z naszymi zaleceniami, to około 100 tysięcy km przebiegu tutaj spokojnie zrobi ten układ dolotowy. Najważniejszą tutaj informacją jest, żeby wymienić olej dobrej jakości, oryginalny, najlepiej BMW, co 10 tysięcy km, dbać o wymianę filtra powietrza, no przede wszystkim profilaktyka i wtedy ma to sens i ten układ nie będzie się tak szybko zabrudzał, zanieczyszczał. Ważne też jeszcze, żeby EGR działał prawidłowo, jeżeli jest akcja techniczna, serwisowa na chłodniczkę. Też najlepiej jeździć, od razu to wymieniać. I wtedy wydłuży to żywotność całego układu. A przy serwisach u nas za każdym razem sobie tak z ciekawości sprawdzamy. Po 10 tysiącach pan przyjedzie na wymianę oleju silnikowego. Demontujemy sobie ten czujniczek, sprawdzamy jak to wygląda. I mamy wtedy obraz, jak się zanieczyszcza szybko. Generalnie tak, 100 tysięcy jesteśmy w stanie stwierdzić, jeżeli jest sprawny układ, zawór EGR, wymieniany olej silnikowy, to na następne 100 tysięcy km tutaj nic nie będzie trzeba robić z tym kolektorem i z czyszczeniem. W skrajnych przypadkach, jeżeli olej jest niewymieniany, często jeżeli jest awaria właśnie EGR-a, no to wszystko wpływa na to, że ten układ zanieczyszcza się dużo częściej, no i to czyszczenie już trzeba będzie wykonać szybciej, po 50-60 tysiącach kilometrów nawet.
Także warto zadbać właśnie o profilaktykę, żeby później uniknąć kosztownych napraw. Tak wygląda kolektor. Nowe uszczeleczki. Wyczyszczone klapy. Środek kolektora jak nowy. Magistrala spalin. Przepustnica. Wszystko poczyszczone. Można montować. I came from the mud.